Cześć, Marcin Leszczyński, drzewnoekspert.pl. Dzisiaj opowiem Wam o ascenderze kolanowym firmy ARC Pro, czyli o Gemini. Gemini ma w sobie kilka bardzo fajnych cech, ale może wrócę chwileczkę do tego, do czego w ogóle służą ascendery kolanowe. Dzięki odpowiedniej integracji ascendera kolanowego do naszego systemu możemy wchodzić noga za nogą, nawet uwalniając ręce w procesie podchodzenia w koronę drzewa na pojedynczej linie. Dzieje się tak dzięki temu, że na jednej nodze mamy przyrząd kostkowy, typowy kostkowiec zapinany na buta. Natomiast z drugiej strony nogę mamy wpiętą w pętelkę ascendera kolanowego, który zamiast przelotu na pusto tej nogi jest podciągany do góry i można zrobić krok jak po drabinie, po schodach. Niektórzy mówią na to na rowerek, na żabę, no różne są metody wywodzące się ze speleologii, z bardzo długich podejść, te rzeczy się wywodzą, natomiast u nas zostały zaadoptowane, ponieważ umożliwiają wiele bardzo ciekawych rzeczy, chociażby odsuwanie gałęzi, odsuwanie się od pnia. Wolne ręce przyciągają też korpus, górę ciała, doliny, dzięki temu pionizujemy swoją postawę, także wkomponowanie ascendera jest bardzo, bardzo korzystne przy podejściach i firma ARC Pro wyszła z taką oto propozycją. W środku jest metalowa sprężyna, czyli to, co zazwyczaj jest gumką, tutaj jest zastąpione metalową sprężyną. Daje to duży zasięg, duży ruch tego ascendera, możliwość ewentualnie większych kroków i to, co ważne jest na drzewie, troszeczkę takiej mocy, która pomaga czasami pokonać jakąś gałąź, czy może przesunąć się pomimo ciasnego miejsca pomiędzy pniem a naszym ciałem. Także ten przyrząd ma w sobie również bardzo fajną cechę, czyli to, że można zamienić pętelkę, którą wsuwamy w buta, w pętelkę czy w tasiemkę, na końcu której jest karabinek. Jeżeli mamy buty z wkomponowaną pętelką na górze, na wierzchu stopy lub po prostu pętelkę, którą nasuwamy na buta osobno. Zamiast tego wtedy sobie montujemy to i wpinamy i wypinamy nasz Gemini dowolnie. Góra oczywiście leci albo do karabinka, albo do bloczku, przepraszam, otworzę w bloczku przy naszym przyrządzie, czy to jest rope wrench, czy to jest pecla chicane z zigzagiem, czy może to jest nasz rope runner. Tych przyrządów do podejścia i pracy na pojedynczej żyle jest coraz więcej. Do każdego z nich można dopiąć Gemini. Wszystko jest rozkręcalne, wymienialne, zapadka jak w innych ascenderach. Jest możliwość jej przyblokowania, żeby lina przy podejściu się nie wypinała. Także ten przyrząd drzewnyekspert.pl, dostępny od ręki od dziś. Zapraszam. Cześć.